Nie. Wy nic nie rozumiecie. Pozwólcie, że wyjaśnię. Profesor stworzył mnie dawno, dawno temu. Miałam być idealną dziewczynką, słodką, silną i niesamowicie mądrą. Tę historię już poznałyśmy. Okej. Ja chcę grzecha! Moje moce były zbyt niebezpieczne. Niszczyłam wszystko, czego dotknęłam. I gdybym została, to wiecie, już nigdy nie chciałam skrzywdzić profesora. Więc uciekłam do miejsca, w którym moje moce dla nikogo nie byłyby zagrożeniem. Na bezludną wyspę. Pełną pięknych kamieni i bujnej roślinności, które jednak nie rzucały się w oczy. Była to ptasia wyspa. I stała się moim domem. To, że nie panowałam nad mocami, nie miało znaczenia, ponieważ byłam na niej sama. Ale wkrótce przestałam być samotna, bo po jakimś czasie pojawił się ktoś bardzo wyjątkowy. Wielka stopa! Lepikon! Albo cegła! Która lubiła czasem połobuzować. Cika! Brawurko! Daj jej dokończyć historię. Zgoda. I wtedy poznałam Mi. Mojego małego słonika. A Mi przyjaźnił się z cegłą, która lubi sobie czasami... Cika! Mi nie przejmował się tym, że nie panuje nad mocami. Mi i ja byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Razem spędziliśmy wiele lat na wyspie i naprawdę świetnie się bawiliśmy. Ale po jakimś czasie znowu zaczęłam myśleć o domu. I o profesorze. Tata? Bardzo mnie wspierał, a ja postanowiłam, że wrócę do Townsville. Chciałam się upewnić, że profesor jest cały i zdrowy.